Mam na imię Maria, mam 25 lat. Jestem Daniel, mam 24 lata. I znamy się 3 lata. Poznaliśmy się w pracy. Ja pracowałem na produkcji, Marysia pracowała w biurze. I spotykaliśmy się z początku tylko na hali, przychodząc, mijając się na korytarzach. Się uśmiechaliśmy, aż w końcu zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Połączyło nas zamiłowanie do pracy, tej samej. Oboje pracowaliśmy w firmie spawalniczej. Za dziwo, kobieta w branży spawalniczej. To jest nie lada gratka. Marysia się zainteresowała rugby. Ja uprawiam rugby od 6 lat i również to nas zbliżyło do siebie. Pierwsze, co mi się spodobało w Marysi, to był uśmiech. Co prawda niedługo to było, ponieważ krótko po tym zostały wprowadzone wszystkie ograniczenia i musieliśmy chodzić w maseczkach, ale to się oczy śmiały. To było widać chociażby w oczach, że warto tutaj iść w tym kierunku. A mi u Daniela pierwsza spodobała się broda, bo w sumie miał taką długą. I później zza maseczki też nadal wystawała, a jak już zaczęliśmy rozmawiać, to po prostu poszło. Ślub będzie w przyszłym roku w kwietniu i chcemy, żeby ten ślub był prosty, żeby nie było świecidełek, falban, przepychu, fajerwerek, błyskotek, tylko żeby po prostu była miłość i mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Marysia. Izabela. Panna młoda? Tak, dokładnie. No i brawo. Dzień dobry. Koleżanka też Maria. Okej, super, nie będzie mi się myliło. I mama Stefania. Dzień witam, dobry, mamo witam. Stefanio. Przyjechałam z mamą, bo od zawsze jest ważna dla mnie jej opinia. I przyjechałam też z przyjaciółką, również Marią. Znamy się od zawsze, więc chyba ona zna mnie najlepiej. No, czyli jesteśmy dzisiaj w takim babskim gronie. Dokładnie. No dobra, to co? Chodźmy, porozmawiamy sobie o tej sukni. Dziewczyny tu się porozglądają. Zapraszam. Oczywiście. Na pewno nie wybiorę sukienki, która będzie błyszczeć, która będzie tak naprawdę moim przebraniem, która będzie miała mnóstwo koralików, koronek, świecidełek, brokatu i obszerną spódnicę. Marysia, no dobrze, to opowiedz mi, czego my dzisiaj szukamy? Szukamy sukni prostej, bez błyskotek, bez wielkich falban, koronek, czyli czysta elegancja. I dlaczego tak? Nigdy nie lubiłam jakoś błyszczeć. Po prostu myślę, że powinnam być ubrana, a nie przebrana. Mhm. Chcesz bardzo mocno, żeby to było takie twoje. Tak. A mierzyłaś już w ogóle suknie ślubne? Byłam w jednym salonie, mierzyłam sukienki. Wszystkie właśnie były takie, jak mówię, czyli po prostu białe z ewentualnie małymi wstawkami z koronek. Mhm. Jednak to jeszcze chyba nie było to. Mam wrażenie, że wszystkie drogi prowadzą tutaj do mnie, do mojego salonu. Nawet jeżeli mój salon nie jest pierwszym wyborem panny młodej, to zazwyczaj jest ostatnim. Czy ona ma trochę odkrywać, czy ma mieć dekolt, czy ma mieć rękaw długi, krótki, bez, ramionczka, plecy odkryte, jak ty? Myślałam o rękawie i bardzo bym chciała, żeby miała dekolt w kształcie litery V, również na plecach. Mhm. A jeżeli chodzi tutaj o szerokość spódnicy, szukasz czegoś, co jest obcisłe, co jest proste, co jest szerokie na dole? Na pewno nie chciałabym księżniczki i literki A, raczej wolałabym coś prostego, ewentualnie coś, co podkreśli moje kształty. Jeśli chodzi o styl tej sukni, bardziej szukasz czegoś, co będzie takie sexy i kobiece? Czy myślałaś o czymś takim zwiewnym, delikatnym, bardziej w kierunku takiej dziewczęcości? Myślę o czymś kobiecym, bo na co dzień jednak do pracy nie mogę ubierać się na kobieco, ponieważ jestem technologiem spawalnikiem, więc muszę chodzić w spodniach, w kitlu i w kasku. Serio? Tak. No tego jeszcze nie było. Faktycznie niespodzianka dla mnie, natomiast no, podziwiam kobiety, które po prostu pracują z mężczyznami, to jeszcze one rządzą, dowodzą, kontrolują. Podoba mi się to. No i to mi imponuje. Ty musisz mieć po prostu suknię pompatyczna, klasa, jednocześnie prostota, elegancja i moc. Dokładnie. No żeby i padli. No właśnie. I tego będziemy szukać. Boże, w co ja się pakowałam? Dzięki, wiesz? Niby taka skromna dziewczyna, małe wymagania, prosta suknia, a to nagle bum!
Wspaniale, lubię, że kobiety mnie wciąż zaskakują. Jesteście wspaniałe. No dobrze, słuchaj, ja jeszcze chciałam pogadać o twojej figurze, ponieważ powiedziałaś, że myślisz o jakiejś sukni, która na przykład będzie rybą, powiedzmy sobie, tak. Będzie bardzo blisko ciała. Czy ty jesteś w takim momencie swojego życia, że jesteś super zadowolona ze wszystkiego i dopasujemy tą sukienkę do tego rozmiaru, który masz teraz? Czy będziesz jak większość panien młodych, że ja jeszcze schudnę, więc zamówmy rozmiar mniejszą, niż na mnie teraz pasuje? Trochę mogłoby mnie być mniej, jednak akceptuję siebie taka, jak jestem, więc myślę, że w dniu ślubu nie będzie mi przeszkadzało, jeżeli będę wyglądać tak, jak teraz. Ale czy ty masz plan schudnąć? Czy to planem można nazwać? Ale przeszło ci to przez myśl, tak? Tak, oczywiście. Myślę, że jak każdej pannie młodej. Znaczy, ja myślę jak każdej pannie młodej, która myśli o rybce. Tak. Bo ta suknia jest po prostu tak wymagająca, bo z jednej strony musisz mieć fajne kształty, żeby po prostu nie wyglądać... Jak słupek. Dokładnie, ale z drugiej strony też fajnie, żeby tutaj gdzieś tam nie robiły się jakieś wałeczki i tak. Te sprawy. Myślę, że jak każda panna młoda, mniej centymetrów oznacza lepsze samopoczucie, więc... Nie wiem, czy to będzie 2 kilo, 3 kilo, czy 5. Ważne, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i ze sobą. No dobrze, no i właśnie jeżeli masz taki plan, to ja wiem, jak to zrobić dobrze i zdrowo przede wszystkim. Super. Ślub, ale też czas przed ślubem, to jest czas kompletnej mobilizacji dla kobiet. One wtedy w sposób wzmożony dbają o siebie, chcą wyglądać w tym najważniejszym dniu najlepiej, jak to możliwe. I często pod słowem najlepiej kryje się nieco szczuplej niż zazwyczaj. Na pewno znacie to powiedzenie, że jesteśmy tym, co jemy, więc teraz bardzo chciałam o tym porozmawiać, co jeść, żeby dobrze się czuć, żeby dobrze wyglądać i żeby to było po prostu zdrowe. Dlatego teraz do rozmowy zaprosiłam Anię, która jest współzałożycielką marki zdrowazupa.pl. Czy zupy to jest właśnie odpowiedź na to pytanie? Zupy to najzdrowszy pokarm. A przynajmniej w Azji, tak jest postrzegany, często stosowany jako lek, czy rodzaj leku, suplement. Ja kocham zupy, uwielbiam rosół, ale też kocham zupy krem. Natomiast ci, co mnie znają, to wiedzą, że jak rosół, to wiadomo, że z makaronem, ale bez zielonego. Ale w Polsce też mamy kulturę jedzenia zup, prawda? Tak. Mamy mnóstwo zup. Mi się zawsze kojarzy, że szczególnie ta ogórkowa i kapuśniak to są takie zdrowe, no bo wiadomo, z kiszonych ogórków i z kapusty, a tutaj wiemy też bardzo dużo o tych kiszonkach, o tym, że są zdrowe. Ale przypuszczam, że w tej waszej diecie tych zup jest naprawdę bardzo dużo. 30 smaków. Wow, 30 smaków. I cały czas dochodzą nowe. O zupach wiemy wszystko. Dlaczego warto jeść te zupy? Wiesz co, cały pomysł przyszedł z gabinetu mojego, bo ja zajmowałam się przez wiele lat medycyną chińską i w Chinach zupy są postrzegane jako rodzaj leku dla ciała, tak jak powiedziałam. W związku z tym stosuje się je przy bezpłodności, przy odchudzaniu, przy chorobach trawiennych, alergicznych itd., itd. Ja nie chcę o chorobach. Aha. Generalnie moi pacjenci cisnęli mnie bardzo, bo mówili: Anka, no kto będzie te wszystkie zupy gotował? Mam świetnie gotującą córkę, tak się zaczęło, no i od kilku lat... Rozpychamy się na rynku. Taka dieta zupowa brzmi naprawdę dobrze. Ciepły posiłek na brzuszek, takie ciepełko, wspaniale. Ponad 30 rodzajów tych zup, więc ogromny wybór. Łatwa w przyrządzeniu jest taka zupa, która już jest przez kogoś ugotowana, tylko szybko ze słoika hop, do garnuszka podgrzać i pałaszować. A przy tym chudnąć, zdrowieć, brzmi świetnie. Dla panien młodych no najważniejsze jest to, żeby pięknie wyglądać, żeby mieć zdrową skórę, smukłą sylwetkę. Tu Marysia zdradziła, że planuje coś schudnąć, że takie 3 kilo to by się przydało. Super. W ile czasu jedząc zupy można schudnąć te 3 kilo? Zdrowo. Zdrowo, spokojnie oczywiście. W 2 tygodnie. Mężczyźni chudną szybciej, ale u nich to jest normalne. Ale o nich oni, nie gadamy. Oni są zawsze, wiesz, zawsze mają lepiej. Natomiast dziewczyny 2 tygodnie, tak trwale, zdrowo, tak żebyś wypiękniała. Przede wszystkim ładna cera, zdrowe jelita, czyli to, co wpływa na nasze całe zdrowie, to jelita. 2 tygodnie to jest absolutnie wystarczające, żeby trwale zeszczuplać 3 kg. Tu moją uwagę przyciągnęła ta zupa mocy. Bo o niej się dużo mówi. Tak. Co to jest zupa mocy? To jest nasz hit.
Zupa mocy to jest zupa gotowana 12 godzin minimum. U nas my gotujemy między 14 a 16 godzin na bardzo wolnym ogniu. Mhm. To jest rodzaj rosołku? To jest rosół kolagenowy, bulion kolagenowy. Czyli na kościach? To jest na kościach, tylko my wybieramy te mięso, wiesz, zdrowe, tak, selektywnie dobrane. Są też łapki kurze. No wiadomo. Tak, jest też mięso z kurczaka zagrodowego i bardzo dobre warzywa. Natomiast wrzucamy to w odpowiedniej kolejności, bo jest to zupa mocy według 5 przemian, więc liczy się też kolejność. Także no, muszę powiedzieć, że jest to hit absolutny. My ją gotowaliśmy pierwszy raz, przygotowywaliśmy się długo, bo nie jest łatwa, żeby naturalnie ją zrobić w konserwacji. Mamy ją od 2 miesięcy i nie nadążamy gotować, także jest hitem. A ostatnio napisała nam pani z Azji opinię, że ta zupa jest jak u niej w domu, więc to był takie wow, bo rzeczywiście jest to widać na zdjęciu w Google, że jest to pani, która pochodzi z Azji, więc dla nas to było wspaniałe. Jak wygląda taka jednodniowa dieta? Ile tych zup dziennie trzeba zjeść, czy można zjeść? Można, nie trzeba. Można sobie je zastosować w takim też przerywanym poście, jeżeli ktoś kontroluje cukier, jeżeli jest insulinooporność bądź cukrzyca. Mhm. Natomiast mamy zestawy po 4 zupy dziennie albo 5. Przyznam, że w tej kuracji keto zjeść 5 zup to trzeba być facetem najczęściej, po prostu, który ma spust. I to jest wielkość... To jest jedna zupka. To jest dosyć dużo, bo to jest ten większy słoik. Zwykle na półkach, jak widzicie, to są 440 ml, to jest 540, czyli to jest 2,5 kg jedzenia, więc nie mało. I wszystkie zupy są gęste, oprócz oczywiście zupy mocy, która jest tylko płynem. Mhm. Powiedz mi, Marysiu, czy ty myślisz, że ty byś takie 4 zupki dziennie pochłonęła? Oj, nie wiem, czy zmieściłabym przy moim trybie pracy i życia, bo bardzo szybko żyję, ale może... Ale to też jest tak właśnie, że jak się szybko żyje, to absolutnie nie ma czasu na gotowanie. Więc taka sytuacja, że ktoś ci podsuwa gotowe, jest na pewno fajnym rozwiązaniem, bo gdybyś miała sobie 4 zupki dziennie nagotować, to byś nawet do tego nie podeszła. Różne smaki, prawda? Przez ile czasu stosować taką dietę? Wszystko zależy od potrzeb i od stanu zdrowia. Mhm. Mamy takich klientów, pacjentów, którzy i 8 tygodni, i 12 tygodni. Mamy sportowców, którzy tylko dojadają. Bardzo dużo naszych klientów to są dziewczyny, kosmetolożki, lekarki, fizjoterapeutki, wolne zawody, zajęte osoby, trochę gwiazd. I to są ludzie, którzy zawsze mają naszą zupę w lodówce. I wtedy nie jest to kuracja, tylko jest to po prostu taki ratunek, żeby nie sięgać po bułę na przykład. A takie zupy to jest świetny pomysł na dietę nie tylko przed ślubem, ale w ogóle, a zwłaszcza mam wrażenie w tym okresie jesienno-zimowym, to jest doskonała propozycja. No dobrze, powiedz mi po takiej diecie zdrowej, jak wrócić do takiego normalnego żywienia, czy może już na tyle ci się zmienią nawyki, że do tamtego żywienia sprzed diety się nie wraca? Zmieniają się, dlatego jest trwały efekt, bo jak oczyścisz ciało, to ono nie bardzo chce już wracać do cukru i czuje się zamulone po tych takich sztucznych pokarmach. Natomiast my mamy dokładne szkolenie, dostają nasi klienci instrukcje. Wyjście wygląda w bardzo prosty sposób, zamieniasz jedną zupę na posiłek, potem dwie, potem trzy, zostawiasz sobie jedną zupę na śniadanie najlepiej. Dlatego, że to robimy co Azjaci, co Japończycy, co Chińczycy, czyli zupa na śniadanie rozgrzewa twój brzuch, idziesz do pracy zenergetyzowana, od razu też masz nawodnione ciało od środka. Także polecam w ogóle wszystkim jedzenie zupy na śniadanie. No dobra, to my będziemy korzystać z tych dobroci. Dziękujemy ci za te fajne tutaj sugestie. Mam nadzieję, że uda nam się skorzystać i po prostu wyjść na tym zdrowo. Taki jest cel. Dokładnie. Pięknie i zdrowo. To my teraz możemy wybrać suknię. Tak. Tak, idziemy, zróbmy to. Zapraszam. Chodź, dziękujemy bardzo, proszę Aniu. To było super. Proszę bardzo. Moja pierwsza propozycja dla Marysi to suknia, która chyba w 100% odpowiada jej marzeniom. To jest gładka, klasyczna suknia z nowoczesnym elementem strukturalnych ramion. Wow. Coś zupełnie innego. Tak, chyba inne niż te, które przymierzałaś wcześniej, co?
Zdecydowanie inna, nie? Inna, ale bardzo mocno w takim stylu, o którym Marysiu mówiłaś. Oj, coś cichy głos. Coś się tam wzruszyło. Chyba ktoś inny tu będzie płakał jednak. Ciekawa byłam, czy dziewczyny będą płakać, a tu nasza panna młoda. Bardzo mi się podoba. Śliczna. To chyba ta sukienka. Ściska mnie w środku. Gdy widzę siebie w tej sukience, po prostu myślę, że to jest to. Że jestem taka, jaka naprawdę jestem. No dekolt wszystko ma chyba, myślę, tak jak chciałaś, tak jak troszeczkę dokładnie, sobie tak wymarzyłaś, czyli jest gładka, bez żadnych ozdobień i tak dalej. Spokojna. Skoro są łzy, znaczy, że to jest ta, którą sobie wymarzyła. Z tego, co mówiła wcześniej, wiem, że to jest właśnie taki krój, o jakim też zawsze mi wspominała, o jaki pragnęła. Po prostu widać, że to jest coś, co naprawdę im bardzo pasuje. Ma coś takiego. No ma coś w sobie ta sukienka. Słuchajcie, ona ma bardzo klasyczny krój, ale przez te ramiona jest bardzo nowoczesna i właśnie taka inna, tak, ciekawa. Dokładnie. Przełamana, troszkę tutaj się więcej dzieje niż w takiej totalnie klasycznej sukni. Choć oczywiście muszę wam powiedzieć o tym, że jest opcja odpięcia tych dekoracji, które są na ramionach. No i wtedy mamy bardzo klasyczny wygląd, ale czy chcemy aż tak klasyczny? Próbujemy bez nich? Znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo fajne w tej sukience. Bardzo. Takie coś innego. Coś zupełnie innego. Dokładnie. Tak. Niepowtarzalne. A możemy odpiąć mimo wszystko, możemy, żeby zobaczyć? I też to jest trochę tak, że im masz szerzej w ramionach, tym smuklejsza jest cała sylwetka. Tym się robi węższa talia, tym jest proporcje bardziej wydłużona ta sylwetka. Wygląda świetnie. No jest pięknie, jest szczęśliwa, wygląda dobrze. Nawet nie myślałam, że będzie aż tak dobrze. No dobra, słuchajcie, żeby zadowolić wszystkich, odepniemy sobie te tutaj rękawki. Opsia. Dobra. To musi zostać, bo jest troszeczkę za duża na ciebie ta suknia. Więc ale teraz przynajmniej mamy porównanie dokładnie z jednej i drugiej strony. Ale potrzeba z tych rękawków wciąż jest ładna. Tak, też jest ładna. Też jest ładnie. Mam dwie sukienki w jednej. Właśnie, możesz ją różnorako po prostu sobie wykorzystać, nie? No jest wielka klasa. Maria od drzwi płacze i mama razem z nią zaczyna płakać. Zdecydowanie tak. Ponieważ wrażenie i spoglądanie na płaczące dziecko to jest coś niesamowitego. Myślę, że na każdej matce robi ogromne wrażenie i tak reagujemy, jak reagujemy. Żadna z sukienek nigdy na Marysi takiego wrażenia nie zrobiła. Nigdy nie zareagowała na żadną sukienkę płaczem. Nie wzruszyła się tak na własny widok. Więc myślę, że to też jest moja reakcja całkiem normalna, że tak reaguje, jak reaguje. No, wygląda pięknie, aczkolwiek wciąż czekam na kolejne. A, tej jeszcze mało. No ładnie, ładnie. No dobrze, słuchajcie, mamy pierwszą za sobą, która gdzieś bardzo mocno wpisuje się w to, o czym Maria mówiła. I mam nadzieję, że czujesz się w niej ubrana, nie przebrana. Dokładnie, tak. No i zobaczymy, czy w drugiej sukni też tak się będziesz czuła, bo trochę będziemy szaleć coraz bardziej. Mam nadzieję, że się trochę rozkręcimy. Tu zaczęliśmy od czegoś, co jest bezpieczne, jest bardzo twoje i na pewno jest propozycją do przemyślenia. A dalej będziemy szaleć. Co wy, dziewczyny, na to? No, czekamy. Ja myślę, że widziałyście też ją w wielu prostych sukniach, kiedy mierzyła w innym miejscu, więc dajmy sobie trochę. Znaczy ja i tak chciałam cię zobaczyć trochę, bo ty cały czas właśnie mówisz o tych, że ma być prosto, ma być gładko i tak, no nie chcę nazwać zwyczajnie, ale no tak po prostu ma być wszystko skromnie, dokładnie. Mówię, skromna elegancja, a chciałabym jednak... Chcesz coś innego? Ja też chcę innego. Dobrze, ale zróbmy to step by step. Kolejna suknia też będzie gładka o trochę innym kroju i mam pomysł, żeby na koniec jeszcze z tą trzecią sobie troszkę zeszaleć z błyskiem. Robimy tak? Oczywiście. No to dobra, to te wszystkie moje propozycje już na ciebie czekają, więc leć, zakładaj i pokazuj się nam. Mówią, że mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, a u kobiet jest chyba odwrotnie. Poznajemy je po tym, jak zaczynają. Mi poszło od początku świetnie, ale to nie koniec. Moja druga propozycja dla Marysi to suknia gładka o kroju literki A.
No to zobaczmy, jak teraz w drugiej sukni zaprezentuje nam się Maria, czy wyciśnie łzy z siebie, czy z was. Jesteśmy gotowe na wszystko, Mario, chodź do nas. Sprawdzam minę Marii najpierw, ale chyba robi mniejsze wrażenie, bo nie widzę... Jest większa, ale robi mniejsze wrażenie. Jednak chyba to nie jest sukienka mojego serca. Też jest bardzo ładna i elegancka, ale brakuje mi tego dołu w tej sukience, która pokazuje moje kształty. Jednak tam wszystko jest zakryte i mam wrażenie, że tej spódnicy jest po prostu za dużo dla mnie. Zdecydowanie w tamtej czułam się lepiej. Tak? Bardziej tak. Komfortowo? Bardziej jak ja. Bardziej sobą. Tak, zdecydowanie. Chociaż ta też jest śliczna i jest w niej jest bardzo ładna. Ładnie. Też bardzo dobrze w niej wyglądasz. A pokaż się z tyłu. Też mi się bardzo podoba. Bardzo piękna. Zrobiła na mnie wrażenie większe niż na Marysi. Co się w niej mi najbardziej podoba, to że gdy Marysia w niej się porusza, ona tak płynie za nią, jakby podążała za jej krokami. Ja mam poczucie, że ten krój robi przepiękne proporcje ciała. Coś, co jest super ważne. Mamy tu no, piękną linię tego dekoltu. Ja kocham te opadające ramiona, ten taki hiszpański dekolt. To jest takie bardzo, bardzo kobiece. No i znowu ta szerokość, którą tu uzyskujemy u góry, powoduje, że mamy super wąską talię. Talie, osy, no i potem troszeczkę rozszerzający się. Czy bardzo dół. Ci to pokazuje, jakie masz delikatne ramionka? Bardzo ładnie to wygląda. W tej sukience podoba mi się to właśnie, że jest troszeczkę ten element księżniczki, ale nie jest on przesadzony. Odkryte ramiona, ponieważ bardzo ładnie się prezentują jej malutkie ramiona. Bardzo tak delikatnie w niej wygląda. To daje jej to takiego uroku. No, ale ja w tamtej czuję się lepiej. Ja miałabym tak? dylemat. Tak. Ja nie chyba wie. Też mam... Ta jest jak bardziej do mnie przemawia. Ta? Tak. Ja czuję, że pierwsza się bardziej podoba Marii, a druga się bardziej podoba Marii i mamie. Drugiej Marii i mamie. Chyba tak. Aha. Ale... No nie, znaczy nie, w pierwszej wyglądałaś tak mega... Tak... Mega szczupło, tu też wyglądasz szczupło, ale tu już się więcej dzieje. Te ramionka więcej właśnie tak są dzieje. Fajnie... Macie poczucie, że teraz jest po prostu bardziej ślubnie? Tak, ja na pewno. Osoby siedzące są absolutnie na tak. Wszystkie jesteśmy zafascynowane tym, jak wygląda Marysia, ale sama zainteresowana chyba już myśli o innej sukni. Ale my jesteśmy nią zachwycone, przemyśl to jeszcze. Delikatny pushing, słuchajcie, stosujemy tu. Pod mobbing, co my robimy. Jeszcze nie. Jeszcze nie? W pracy nie jesteśmy, więc... Także nie jest mobbing, ja. To jest po prostu rodzina. Tak. No zastanawiam się, wiecie co, bo mam jako trzecią propozycję przygotowane dwie suknie i zastanawiam się, czy zaszaleć z czymś, co może nie do końca dalej będzie Marii, a może nagle poczuję jakieś błyskotki, bo też nie widziałyście jej w błyskotkach, ja też nie wiem. Ciekawa jestem, czy iść w coś jeszcze jednego gładkiego? Ja bym poszalała. Tak? Ja bym coś dodała, no, tak żeby chociaż zobaczyć, no, dopóki nie założę, nie się nie dowiem. Nie wiemy, tak. Co mama myśli? Zdecydowanie tak. Szalejemy z błyskotkami? Trochę szalejemy, bo Ania nigdy nie szaleje, więc może raz zobaczymy, jak będzie wyglądało. No, żeby wyglądało. Chociaż miała to doświadczenie, tak, że spróbowała. Dokładnie. Co ty na to, Mario? Przymierzę z dużą chęcią. Wyglądasz w tej pięknie, a w kolejnej pięknie, może pięknie. Będzie jeszcze piękniej. No dobra, to leć i mierz tą szaloną, piękną, błyszczącą. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Nawet najbardziej
zażarte przeciwniczki błysku u mnie muszą coś świecącego zmierzyć. I kropka. Moja trzecia propozycja dla Marysi to suknia o kroju księżniczki z gorsetową górą. Zdobioną. I to jest błysk. Wow. No pięknie. Nie? Oh, ale cię zmieniłam. Właśnie się mnie straszyła. Zamordowała cię spojrzeniem. Chyba zupełnie nie dla mnie. Cała błyszcząca. To kompletnie nie ja i nie mój styl. No błyszczy się, no. No błyszczy. No super, nie? Jakby będziesz błyszczeć cały ten wieczór. Dokładnie. Nie, widzę. Mocno się błyszczy. Zaraz nam się chyba Maria za moc. Popłacze ze smutku. Że tak bardzo. Tu bardzo ładnie. Mhm, no leży ślicznie. Tak. Leży ślicznie. I masz łzy w oczach, czyli masz. Jednak, ale... jednak coś... Tamta. Poczekaj, postój, popatrz. Powracaj się. Przyzwyczaj się. Ja wiem, że to jest totalnie no, nowa sytuacja. Jest. Też jest bardzo ładnie. Że takiego błysku nigdy nie miałaś, nie chciałaś, nie lubiłaś, a może on się okaże być twoim przyjacielem. Daj mu szansę. Okaże się? Ale masz biustwa. No właśnie, nie? Jak nie twój? Weszła w błysku, ale to nie jest moja Marysia. Moja Marysia jest skromną dziewczyną i błysk to nie jej świat. Jest naprawdę ładnie, ale... No wiem, że to już jest to zupełnie nie to, co chciała, ale cieszy oko mimo wszystko. To jest zdecydowanie pierwsza suknia z błyskiem, którą Maria ma na sobie, ale mimo tego, że bardzo ładnie w niej wygląda i jak najbardziej, gdyby ją na sobie miała, wyglądałaby pięknie na weselu, to nie do końca do niej pasuje, bo to nie jest jej styl, nie to, co oczekiwała. No dobrze, słuchajcie, bo ja nie chciałabym zakończyć takim smutkiem w oczach, bo aż mnie serce boli, choć oczy się cieszą. I może przymierzyłabyś jeszcze jedną suknię, co? Słuchajcie, ona będzie gładka, ale no zupełnie inna od tej pierwszej, powiedzmy sobie. Czyli na takiej delikatnej górze, na cieniutkich ramionczkach. Jeszcze w ogóle takiej góry nie miałyśmy. Chciałabym, żebyś jeszcze miała okazję zobaczyć się w takiej propozycji. Chętnie. Dobra? Okej. Okay. A zrób to dla nas. Zrób. A zrobię. A zrób, to mnie, że nie miłe jest, nawet jak czasem pobłyszczy. Dokładnie. Ale tamta nie błyszczy. Nie. No brawo. Wiem, czego chcę. Ale widzicie, jak walczę dzielnie dziewczyny? Dobrze, chociaż ktoś ma jakikolwiek wpływ. To się nazywa jaja. I odwagę właśnie. Odwagę, bo ja już nie próbuję bombardować, bo nie ma sensu. Nie? Mama już po prostu trochę spasowała. Nie, przez tyle lat to już. Nie da się. A ja właśnie jestem tu nowa, świeża, więc mogę robić bałagan. No to robię. To jeszcze chcę zrobić go po raz czwarty. Zapraszam. No ona wygląda jak taka chmurka leciutka. Śliczna. Ale i tak pierwszej mi się, w drugiej. Tak płynęła. Mi też chyba, droga, powiem ci szczerze, druga. Próbuję przebić tę swoją pierwszą propozycję, propozycją numer 4. A ta propozycja to suknia o kroju literki, a na cieniutkich ramionczkach z delikatnej, zwiewnej tkaniny. I co? Daj się zobaczyć. No właśnie, no, daj się moment. Napatrzeć. O kurczę, ten tutaj jest się mega. Dzieje. No. Tutaj się dzieje. Dużo. I tu już nie wiem, co powiedzieć.
To jest akurat coś, co chyba mi się bardzo właśnie podoba. Właśnie chciałam powiedzieć, to jest Marysia twoja suknia. Czwarta sukienka, czwarta propozycja dla mnie jest najlepszym strzałem, ale to chyba też dlatego, że najbardziej trafia w moje upodobania, niekoniecznie Marii. No jest to rozcięcie, jest trochę koronki, jest bardzo zwiewna, wydaje się być delikatną, także dla mnie wymarzona, dla Marii niekoniecznie. Mi tutaj brakuje takiego ciągnięcia, tutaj gorseciku. Tak. Ale kurczę, jest, no. Jest ładna, nie powiem, że nie. To jest fajne. Dzieje się. Wiem, że bardzo podoba się Marysi, ale to jest bardziej jej styl niż mój i myślę, że to ona powinna w niej wystąpić na swoim ślubie gdzieś tam w przyszłości, a nie ja. No nic, no to wygląda na taką bardzo leciutką, taką... I taka jest. Taką taka zwiedną. Jest delikatna. I chyba będzie moim faworytem. Serio? Chyba ale tak. Myślisz o sobie? Czy nie, o mnie? Znaczy, no właśnie, trochę pod moje gusta, po prostu wpasowujesz się w moje gusta, ale ogólnie no bardzo... No zwiewnie, to tak świeżo, ładnie, po prostu, nie wiem, podoba mi się. Lekko bardzo w niej wyglądasz, subtelnie, jest w tym taka ogromna delikatność. Marysia jest zachwycona, świecą się jej oczy, czuje, że to jest absolutnie jej model. Jest tylko jeden problem. To nie ta Marysia. Ta albo dwójeczka? Potem jest jedynka. Zdecydowanie dwójka. Tak, Maria jest za parzystymi, druga i czwarta. Mama? Ja zdecydowanie dwójka. A jedynka na drugim miejscu. Sukienka na pewno jest piękna, ale nie dla Marii. To też nie jest Marysia. Absolutnie nie. Zwłaszcza ta góra. Do mnie nie przemawia. Nie przemawia absolutnie. Także na pewno nie. No to moja droga, możesz oczywiście wziąć pod uwagę sugestie dziewczyn z kanapy, jeżeli tak można powiedzieć o mamie i przyjaciółce. Natomiast ostatecznie jest to oczywiście twój wybór, ale sama je tu zaprosiłaś, więc możesz wziąć pod uwagę na przykład co mówią, ale jednocześnie nie musisz. Pod uwagę zawsze mogę wziąć. To jest twój dzień, twój wybór. Zaraz zaproszę cię na metamorfozę. Zadbamy o piękny makijaż i piękne włosy, tak żeby pasowały do sukni, którą sobie wybierzesz. Powiedz mi, czy ty myślałaś już o jakiejś fryzurze? Jeżeli będą gołe plecy, to chciałabym, żeby włosy były jakoś podpięte, żeby jednak te plecy pokazać. A jeżeli suknia byłaby bardziej zabudowana? To myślę, że włosy mogłyby być... jakimiś falami może, żeby coś się jednak zadziało. Ty masz faktycznie bardzo długie włosy, więc zaraz zadbamy o jakąś piękną fryzurę. Jeżeli będzie trzeba, to do tej długości też dodamy trochę objętości, bo ta objętość bardzo robi dobre wrażenie na ślubie. Ta głowa musi być zrównoważona z suknią, nie można zrobić takiej fryzury, która będzie dawała poczucie po prostu małej główki, pink, i w dużej sukni. No i o to wszystko za moment zadbamy. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Gęste i długie włosy to chyba marzenie każdej kobiety. Marysia ma włosy długie, więc tutaj już ogromny plusik. Teraz zadbamy o resztę. Marysiu, poznaj Anię. Ona jest edukatorką firmy Showpony. I właśnie Ania opowie nam, co między innymi panny młode, ale ogólnie kobiety, może też mężczyźni, mogą... Może mężczyźni też. Mogą zrobić, jeżeli marzą o tym, żeby ich włosy były albo gęstsze, albo dłuższe, albo jedno i drugie. Oprócz tego, że mogą być gęstsze, oprócz tego, że mogą być dłuższe, możemy również zabawić się kolorem i tak naprawdę to właśnie dzisiaj chciałabym Marysi zaproponować, ponieważ Marysia jest posiadaczką przepięknych, długich, naturalnych włosów, więc ich dzisiaj przedłużać nie będziemy, dodamy im nieco objętości, ale dopracujemy też w bardzo bezpieczny sposób nad kolorem, nie koloryzując ich jednocześnie. To ciekawe. No dobrze. Aniu, powiedz, jakie macie metody przedłużania i zagęszczania włosów? Czy to jest rodzaj zabiegu, po którym te włosy są z nami cały czas? Czy to jest taka akcja na raz, na chwilę, pod daną fryzurę, na jeden dzień, na uroczystość właśnie na przykład?
Szopony mam bardzo szerokie spektrum możliwości zakładania włosów, ale ta, którą dzisiaj zaproponuję Marysi, to jest metoda trwała, metoda kanapkowa, dosyć popularna. Przyznam, że jest moją ulubioną metodą zagęszczania i przedłużania włosów, dlatego że jest absolutnie bezpieczna dla naszych naturalnych włosów. W żaden sposób ich nie uszkadza, ani mechanicznie, ani termicznie, więc możemy się cieszyć długimi włosami bez ubytku na naszych naturalnych włosach. Metoda kanapkowa to znaczy, że do naszych włosów doczepiane są włosy na takiej taśmie, która ma klej. Dokładnie tak. I tworzymy sobie taką dosłownie kanapkę, czyli warstwa szopony, nasze naturalne włosy, kolejna warstwa szopony i tak powstaje kanapka. Włosowa. No dobra, a jakie macie jeszcze inne metody? Bo rozumiem, że to jest jedyna taka rzecz, która jest trwała, więc dziewczyna sobie nakłada, nosi, nie wiem, miesiąc, dwa, podciąga i dalej z tych włosów korzysta. Ale jak potrzebujemy czegoś na raz? Na przykład do fryzury ślubnej. Dokładnie. Na przykład kuc, na przykład lekkie zagęszczenie, przedłużenie. Tak. Mamy całe zestawy halo w przeróżnej gamie kolorystycznej. Takie włosy na żyłce, które możemy założyć sobie jako lekkie przedłużenie, zagęszczenie włosów, ale również dopiąć w postaci kucyka. Okay. Albo też klasyczny zestaw clip-in, czyli taka metoda, którą Marysia mogłaby sama sobie jakby zainstalować, mówiąc kolokwialnie, na głowie i też cieszyć się piękną fryzurą. Natomiast ja dzisiaj polecam zdecydowanie przy tej wielkiej okazji metodę kanapkową i taką będziemy dzisiaj się bawić. Włosy można przedłużać i zagęszczać na bardzo wiele sposobów. Jest wiele metod w zależności od tego, czego oczekuje klientka, jak ma ochotę te włosy używać, jak często. Bardzo ważne tak naprawdę jest to, że włosy, które tutaj mamy, są włosami naturalnymi. To oznacza, że możemy z nimi robić bardzo dużo rzeczy. Możemy je kręcić, możemy je prostować, możemy je suszyć praktycznie w każdej temperaturze i absolutnie nic powinno się z nimi nie wydarzyć. Co więcej, takie włosy można nawet farbować. Ile czasu trwa przyczepianie takich taśm? Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, ile chcemy założyć tych taśm, jakie są potrzeby naszych dziewczyn. Natomiast u Marysi ten zabieg nie powinien potrwać dłużej niż 45 minut do godziny tak naprawdę. Jak należy dbać o takie włosy, które są doczepione? Czy zupełnie tak jak o nasze naturalne, czy trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę? Na pewno musimy być bardziej ostrożne, delikatne wobec włosów przedłużanych. Czyli natomiast co, nie ciągniemy szczotą, na przykład, kołtunów, jest czy... Kilka bardzo ważnych zasad, o których musimy pamiętać. Mhm. Między innymi to, żeby kilkukrotnie w ciągu dnia przeczesać delikatnie włosy, tak żeby one nam się nie plątały i w zasadzie kilka razy, 3 do 4 przeczesanych w ciągu dnia w zupełności wystarczy. Bardzo ważne jest też to, żeby nie kłaść się spać z mokrymi włosami. Przy naturalnych włosach to też jest dosyć istotne w kwestiach pielęgnacji. Na pewno warto zapleść je w luźny warkocz na noc, tak żeby też podczas snu nie plątały się. I w zasadzie to są takie główne rzeczy, o których musimy pamiętać. Czy do mycia i odżywiania takiego regularnego w domu tych włosów potrzebujemy jakichś specjalnych kosmetyków, specjalnych preparatów, czy po prostu nasz szampon, którego do tej pory używałyśmy i odżywka dadzą radę? Jeśli zależy na tym, żeby cieszyć się długo włosami szopony, zapewniam, że nasz zestaw do pielęgnacji będzie bardzo skuteczny i pozwoli cieszyć się po prostu dłużej dobrą jakością tychże włosów, więc... Wszystko jasne? Czy masz jakieś pytanka? Żadnych. A cieszysz się, że będziesz miała więcej tych włosów? Bo ty masz naturalnie piękne włosy. Ale zawsze może być lepiej. I właśnie tego będziemy się trzymać. No dobra, to ja Was zostawiam. Działamy? Pracujcie, działajcie. Czekam mega na efekt końcowy. Jestem ciekawa, czy będziesz zadowolona. No, będzie super. No i zacznijmy tę naszą metamorfozę. Niech się dzieje.
Na pytanie, którą sukienkę wybierze Marysia, no nie znam odpowiedzi. Wszystkie cztery takie jej się podobały. Przy każdej w oczku zakręciła się łza. Ten finał będzie prawdziwą niespodzianką. Też tak myślicie? Skoro jesteśmy gotowe, ale co najważniejsze, skoro Maria jest gotowa, to możemy rozpocząć finał. No i zobaczyć, jaką panną młodą będzie ta wasza Maria. Ciekawa jestem, czy jest w stanie was zaskoczyć. Mama zna ją od urodzenia, ty też długo. Ale czy ją poznacie? Mario, zapraszam. Zabrakło. No, pięknie wygląda. Czy to w końcu to? Chyba tak. Emocje, emocje. Jaka ta córka dorosła, dopiero teraz widać. Pięknie. Czyli co, dobra sukienka? Nie, dobra ty. No dobrze. Chyba dobra całość. Chyba tak. Skoro zabrakło już słów kompletnie, to myślę, że... Piękna ta moja córka. No dobrze, moja droga, to ty się teraz może przejrzyj w lusterku. Bo jeszcze chyba nie zdążyłaś, co? No, jeszcze nie. Uwaga. No ładnie. Pięknie, Marysiu, nie tylko ładnie. Przepięknie. Chyba wszystkim zabrakło już teraz. Czujesz to? Tak. Czy ty spodziewałaś się, że w ogóle będziesz tak pięknie wyglądać właśnie w takich włosach, w takim makijażu, w czerwonych ustach? Czy w ogóle nie myślałaś o takim looku? Nie myślałam o takim wyglądzie. Mm-hmm. Na pewno nie o takich włosach, bo jednak mm-hmm. gdzieś tam chciałam, żeby były spięte. Mm-hmm. Jednak to w ogóle mi nie przeszkadza. Nic, a nic. I nawet ten błyszczący na szyi. Ja wiem, że ty błysku nie lubisz, ale skoro jesteś u mnie, to musimy jakoś się pogodzić. Myślę, że mały to jest kompromis. Delikatny. Tak. Pięknie. Dobrze, że Daniela nie ma. Co, jednak nie zniknę w gościach? Nie. Nie. Absolutnie nie. Jest nie pięknie, jest taka klasa, kobiecość, elegancja. Jest odrobina glamour, bo tak wyglądasz trochę jak na czerwony dywan. Bardzo ale mi się podoba. Całościowo chyba możemy powiedzieć, że jest efekt wow. Jest. Nie wiem, czy na tym ci zależało, ale to ci zaserwowaliśmy. Ja myślę, że to od początku już w głowie się ułożył plan. Ślicznie. No to co, możemy Marysi tak, pogratulować wyboru, pogratulować uporu w dążeniu do swojego celu, bo okazało się, że trafiła w dziesiątkę. I to ja trafiłam w dziesiątkę za pierwszym razem. Prawda? Prawda. No dobrze, moje drogie, dziękuję wam, pięknie wyszło, wspaniale. Chyba ten efekt nawet mnie zaskoczył, a ja rzadko jestem już w tym programie zaskakiwana, więc cieszę się jak dziecko. Cudownie, pięknie, elegancko. Ja to lubię, cieszę się, że ty to lubisz też. Super, pięknie. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Cię piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę, nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!